Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Dekorowanie wyrobów cukierniczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Specyfika procesu produkcji wyrobów cukrowych, pomimo swojej prostoty, wymaga znacznego nakładu pracy ręcznej i jest trudna do zmechanizowania. Dlatego duże zakłady cukiernicze nie podejmują się produkcji wyrobów cukrowych. Produkują je niewielkie wytwórnie, które w programie produkcji mają asortymenty stanowiące uzupełnienie rynku zaopatrywanego przede wszystkim w wyroby cukiernicze produkowane wielkoseryjnie przez duże uprzemysłowione przedsiębiorstwa. Przygotowanie form. Przed przystąpieniem do produkcji rozłożone części formy należy moczyć w zimnej wodzie przez kilka godzin. Następnie formy wyjmuje się z wody, łączy poszczególne ich części w całość, spinając je ze sobą i ustawia do wylewania roztworu cukrowego, grupując według wielkości. Sporządzanie roztworu cukrowego. Przesycony roztwór cukru sporządza się w kotle warzelnym dostosowanym pojemnością do wielkości produkcji. Roztwór sporządza się zalewając cukier wodą w ilości 15% w stosunku do masy cukru i gotuje się do uzyskania temperatury 120 stopni Celsjusza. W trakcie gotowania należy go zszumować, a boki kotła obmywać wodą, aby zapobiec przedwczesnej krystalizacji cukru. Pod koniec gotowania dodaje się niewielką ilość 10% roztworu kwasu cytrynowego, co zapewnia lepszą jakość figurek. Aby otrzymać figurki najwyższej jakości, stosuje się cukier rafinowany. Tablerowanie roztworu cukru. Ugotowany roztwór ochładza się i poddaje tablerowaniu, czyli mieszaniu i napowietrzaniu w celu zainicjowania krystalizacji sacharozy. Podczas mieszania roztwór mętnieje, zanika jego lekko żółtawe zabarwienie i zaczyna się tworzyć piękna biel. Tak przygotowany roztwór cukru wlewa się do form gipsowych. Formowanie wyrobów cukrowych przez wylewanie do form. Wypełnianie form należy rozpoczynać od form największych. Po częściowym zastygnięciu cukru na ściankach formy odwraca się w celu wylania nadmiaru roztworu do mniejszych form. Spody odlewów należy oczyścić z nadmiaru zakrzepniętego roztworu i pozostawić do dalszej krystalizacji. Suszenie wyrobów cukrowych. Gdy roztwór całkowicie skrystalizuje i ostygnie, formy otwiera się, wyjmuje odlewy i układa do przygotowanych pojemników, skrzynek, w celu wysuszenia. Suszenie może odbywać się na hali produkcyjnej lub w suszarni o temperaturze 35 do 45 stopni Celsjusza. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.